Drive Black to jest rakieta dla dwóch typów graczy. Pierwszy to mężczyzna, który gra w tenisa na poziomie średnio zaawansowanym, mający już wyrobioną podstawową technikę uderzeń. Dzięki temu poradzi sobie w operowaniu cięższą rakietą. A cięższa rakieta pozwoli mu łatwiej odegrać mocne piłki przeciwnika, a te na tym poziomie się już zdarzają. Cięższe rakiety, a Drive Black waży 295 gramów, czyli już prawie tyle co rakiety dla zawodników startujących w turniejach, dają dodatkową stabilność przy uderzeniu, a to pozwala w bardziej kontrolowany sposób odegrać piłkę przeciwnika. Na przykład serwis lecący w naszym kierunku z prędkością ponad 160 km na godzinę. Drugi typ gracza to początkujący mężczyzna, bardzo muskularny, silny, nie wyglądający tak jak ja. Dla tego typu graczy rakiety o wadze 270-280 gramów polecane dla początkujących mężczyzn mogą okazać się za lekkie, a zawodnicze ważące ponad 300 za ciężkie i trudne w operowaniu. Drive Black z wagą 295 gramów myślę, że może być dla nich czymś odpowiednim. To jest rakieta wykonana w 100% z grafitu, czyli z tego samego materiału, z których robione są rakiety najlepszych zawodników na świecie. Grafit doskonale oddaje energię, więc przy mniejszym wkładzie własnej siły zagrasz mocniejszą piłkę i grafit doskonale pochłania drgania, więc jest to rakieta bezpieczna dla ręki, znacznie bardziej niż tańsze modele z kompozytu grafitowego lub aluminium. Dodatkowo Drive Black ma system Cortex, pochłania on drgania z ramy rakiety, a nie tylko ze strun jak tłumiki drgań zakładane na naciągi. I ten system Cortex niweluje wstrząsy szkodliwe dla zdrowia, a zostawia te dające czucie gry. Rakieta ma ramę o przekroju eliptycznym, bazującą na naszym zawodniczym modelu Pure Drive, który jest absolutnym bestsellerem Babola. Taka rama eliptyczna jest bardziej odporna na skręcanie. Nawet jak dobiegasz do ciężkiej piłki i nie zagrasz ją idealnie środkiem naciągu, tylko mniej centrycznie, to ona ma dzięki temu większe szanse wrócić na pole przeciwnika. Na koniec coś, co być może nie jest najważniejsze, ale ta rakieta znakomicie wygląda. Do tego stopnia, że jak powiesiliśmy ją u nas w sklepie, to klienci instynktownie podchodzą i biorą ją jako pierwszą do ręki. Czarny matowy lakier, wstawki w kolorze miedzi, Drive Black po prostu wygląda jak modele z najwyższej półki. Rakieta ma fabryczny naciąg Babolat, więc kupujesz rakietę, jest od razu gotowa do gry.